Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Panie trenerze, no planu na dzisiaj, na dzisiejsze spotkanie nie udało się wykonać, więc jakie wnioski można wyciągnąć z tego? No na pewno gospodarze pierwsze 4 biegi pojechali fantastycznie, bo 2 razy po 4-2, 2 razy 5-1 wygrali, na moc skoczyli na odległość punktową, którą staraliśmy się zniwelować w trakcie. Trochę się to udało, no ale jeden punkt zabrakło, żeby strony rozeszły się bez bonusa, tak? Na pewno wnioski są wyciągnięte, bo widać, kto jedzie. Ten tor był też inny niż zazwyczaj, bo był twardy, nie sypał się tak, nie można było po dłużej tyle atakować, co zazwyczaj tutaj w Bydgoszczy. No ale już no, jesteśmy o tą lekcję mądrzejsi i tak to wygląda. Czego tutaj zabrakło? Bo na pewno widzieliśmy kilka świetnych mijanek. Na pewno liczyłem, że Rohan Tamgen więcej zdobędzie. Miałem nadzieję, że młodzieżowcy ze swoim kolegą Koniecznym wygrają. Tak też się nie stało. No i te takie drobne punkty, drobne, pouciekały. No i stąd taki wynik.